Siemano, witam was w kolejnym odcinku. 10 sierpień albo 11. Jadę Pumą czarną 230 talerzować. Wysiewaliśmy z rana wapno, brat jeździł rozrzutnikiem, ja ładowałem. Teraz odczepił rozrzutnik, mówię, dajcie talerzówkę, pojadę trochę potalerzować, a on idzie na magazyn popatrzeć, co tam się dzieje, powbijać termometry, pobadać, czy wszystko jest ok. Teoretycznie powinno być ok, bo jest suche, odleżałe wszystko, wentylatorami schłodzone, wymienione w magazynie powietrze, jak były chłodniejsze, suche dni. Także powinno być wszystko ok, ale wiadomo, trzeba doglądać, no bo cały dorobek całoroczny leży i czeka, no po prostu na podwyżkę cen. Na podwyżkę cen i no będziemy trzymać, dopóki cena, która na skupie aktualnie jest, nie wzrośnie do takiej fazy, żeby nas to zadowalało, żebyśmy widzieli sens dalszej pracy, czyli no żeby po prostu dalej to wszystko upłynniać, robić, pielęgnować te pola, bo na razie cena to jest kpina. Tyle ode mnie. Zaraz będziemy na polu, rozłożymy się. Jadę na działkę 3 hektary na rzepaczysko. Wydany tam dolomit w ilości tonę 800. Jadę to wymieszać, jeszcze tam pójdzie białe wapno węglanowe, ale na razie talerzuję, bo zniszczę ten rzepak, który wzeszedł i nie odkrywam pryzmy, bo tam pod wiatrakiem właśnie na tym moim polu, gdzie kompofarm był i kompost, leży wapno przykryte pod folią i chcę trochę odczekać, niby to jest wymieszane, nie będzie styczności, ale chcę odczekać i te białe wapno po prostu posypać na łeb na jak najpóźniej na te uprawki. Tutaj już częściowo wapno wymieszam, także nie zanudzam, nie przedłużam, jadę na pole już praktycznie, że jestem, bo znajduję się kotą tego wiatraka. No i dobra, dojechałem na pole, ściągamy łącznik. Nikodem Magnumem tam jeździ z tym top-downem, talerzówką, gdzie żeśmy wysiewali wapno po rzepaczankach. Wczoraj i dzisiaj kończyliśmy. Także nie marnuję czasu. Zaraz może traktor się zesra tamten. Różnie może być. Tego działamy. Troszkę te kawałki małe, podciągniemy robotę. Bo już niedługo, no nie wiem jak z tą pogodą będzie, no ta pogoda jak się patrzy do przodu, no to nie jest zbyt optymistyczna na siewy rzepaku. No ale coś wysiewać będziemy, tak? Sucha uprawa teoretycznie jest lepsza, jeżeli zbyt mokra uprawa popada, to ziarno obejdzie, tak? Zobaczymy. Wrzucamy tutaj łącznik. No jest popiół, zobaczcie, jest popiół. Tu znajomy widzę jakimś bezerkowcem robił z boku, jakimś 6-metrowym. Nie wiem, to chyba karat jest lemken, 6 metrów. Zobaczcie, jakie rowy porobione. A tutaj jest działka, gdzie rzepak w tym roku sypał nie najmniej. Druga pozycja w najmniejszym planowaniu, bo równe wyszło 3,2 tony. No i tak sucho, że nawet nic nie kiełkuje. No gdzieś, o, widzicie, gdzieś tutaj sporadycznie jeden kiełkuje. No już jak było koszone, było sucho. No widzicie, tu nie skiełkowany, tutaj fęt kosił. On na taśmach też gubi więcej niż jeżeli na sitach. Header na taśmach robi straty, no tu jest ziarno. No jest po prostu Sahara, zobaczcie. Jak tam głębiej jakaś wilgoć jest? Nie ma. No tam na 15 będzie. Więc siewy pasowe w tym roku znajdą na pewno zastosowanie u niejednego gospodarza. Nawet widzicie, ściernia rzadka. No tu miał ciężkie warunki do startu ten rzepak, ale i tak, jak trójka z przodu jest, to jest ok. Dobra, rozkładam maszynę i objeżdżam całe pole w koło po ścieżce. No bo ścieżka jest nierówna, traktor wpada, tu i tak w Pumie nie pracuje nam miękka ośka, bo hydroakumulator, najprawdopodobniej membrana musiała pójść
No i gaz wyleciał. Czy jak to tam dokładnie to działa? Dobra. Podnosimy. Hop i rozkładamy. Napędzik. I będziemy jechać. Już ci daję sprzęgło. Nawigacja jeszcze nie przełożona, ale w najbliższym czasie już ją przełożę na pewno. Także na spokojnie. Objeżdżamy, bo ścieżki są bardzo nierówne i nie będziemy męczyć osi. A taki przejazd, tym bardziej, że tu mamy działkę 3 hektary, to nas nie zbawi. Będziemy tak jeździć do 13 na godzinę, 12,5. Jest sucho, no coś tam pokiełkowało tego rzepaku, więc częściowo go teraz zniszczymy. I będzie ok. Popada to jeszcze przed uprawą przedsiewną, powschodzi to co ma wzejść. No i będzie ok. Nie ma co tam grymasić, że jest źle. Przydałaby się tylko woda. No ale wiadomo, nie wolno mieć wszystkiego, tak? Żniwa przebiegły w miarę bezdeszczowo. Tam dwa razy nasz delikatny deszczyk zgonił. Ale to nie są jakieś powody, żeby tutaj grymasić. Najważniejsze, że udało się zebrać, a na zasiewy przyjdzie jeszcze pora. Jak nie da się zasiać rzepaku, to będzie posiejemy większą ilość zbóż. No mam nadzieję, że na przełomie września, października te opady no, będą zdecydowanie większe. Jeżeli teraz, na przełomie połowy lipca, jak to zapowiada się cały sierpień, sierpień bez kropli. A temperatury nie śpią. Są bardzo wysokie. Nie wiem, czy ścieżek nie zrobić na prost, bo na szagę chcę pole robić, a tutaj ścieżki są poryte wszystkie i talerzówką nie złapię tego. Przelecę po wierzchu po prostu. A zobaczymy, także do usłyszenia gdzieś później. Pole dłuższe jak szersze niż dłuższe. No jak ładnie grano miesza. Tutaj ten dołek ściacham, go trzeba by spryskać. A dobra, będzie się pryskać później te rzepaczanki. Także poradzimy jakoś sobie. Zaraz będę kończył działkę 3-hektarową i też zaraz wyjdę na zewnątrz i odniosę się też do filmu Wojkepa. Oglądałem ostatnio u niego odcinek z koszenia pszenicy i powiem wam, że ostatnimi czasy, a dokładnie 2 lata temu, też miałem podobną sytuację na tej działce właśnie. Na innym polu tego nie było, więc zaraz sobie tam wjadę w drugi zagon, wyjdę i powiem o co chodzi, bo no temat dość ciekawy i warty, żeby też to poszerzyć, rozgłośnić, bo sam się głowiłem, dumałem, co zrobiłem nie tak. Ogólnie co zrobiliśmy nie tak, bo nie robię sam, także wychodzę, ale najpierw talerzówkę opuścimy i wjedziemy w ciechę. A więc dobra, możemy się zatrzymać. Na ścieżce już zrobionej badyle nie będą nas sterczały, o przyzwyczajenie do Axiala i Magnuma. A więc o co mi chodzi? Chodzi mi o to właśnie, oglądałem ostatnio vloga u Wojkepa i pokazane były właśnie pomarańczowe robaczki. Też nie wiedziałem 2 lata temu, co to może być na tej działce. Ale to było, wiecie kiedy? 2 lata temu, po przężycie. Czy to może w tym roku było? Czekajcie, tak.
Rok temu to było przężyto i jak rzepak wschodził tutaj, bo ja już teraz może mylę pojęcia, może to było 2 lata temu, jak posiałem rzepak po przężycie i ten rzepak mnie nie wykiełkował do połowy września. No mniejsza z tym. Przężyto było stojące. Tutaj jest, ogólnie to jest 4A na mapie bonitacja, ale to jest, zobaczcie, żywa glina. Zaraz będą jaja, się okaże, że mam to tutaj. Żywa glina, drodzy widzowie. Teren, można powiedzieć, że bardzo nisko położony. Łąkowy, no tu są łąki, ale tu jest pole na takim lekkim wzniesieniu. Wkoło idzie rów, więc tutaj rosy nie brakuje. I przężyto było potężne, było bardzo potężne. I sypało tylko mi 5 ton. Sypało 5 ton, ziarno było ładne, grube, ale leciało tylko 5 ton. Nie zwróciłem uwagi, do zbiornika coś tam przybywało, sypało tyle, co na takich ziemiach średnich, lekkich. I się głowiłem, co może być nie tak. Z początku stwierdziłem, że to była zbyt mała dawka azotu, bo oscylowała w 110-117 dziś kilo, jak dobrze pamiętam, ale około 110. No i tak przeliczyłem, no w glebie mogło azotu być bardzo mało. Daliśmy ponad 100 kg azotu, no to tak plus to co w ziemi, coś tam było, to na 5 ton. I tak sobie to wymodziłem, ale wtedy jak posiałem rzepak, chodziłem, szukałem czy kiełkuje. I właśnie spotkałem w ziemi takie same larwy robaczka pomarańczowego. Nie wiem dokładnie co to jest, czy to jest pryszczarek, czy jakaś kurde inna larwa. Nie jestem alfą i omegą. I właśnie się mówiłem, co to jest, ale jakoś specjalnie nie przykłonę tego uwagi. No larwy to larwy, jakieś robaki, tak, no po prostu w ziemi. Ale to widocznie był taki sam powód, co u Wojtka, że te przeżyto mi nie sypało. I czy mamy na to jakiś wpływ? Ciężko powiedzieć. Także taki przekaz z mojej strony, że taką sytuację też miałem. I to tylko na tej jednej działce tutaj. Tutaj była właśnie monokultura, jak przejąłem dzierżawę, to rzepak był przede mną chyba 3 lata, albo nawet 4, i ja 4 lata siałem zboże, czyli już 7 lat. I w 7 roku posiałem rzepak, no który po prostu, no była susza i nie wyszedł, tak? Posialiśmy go 23 sierpnia wtedy, jak dobrze pamiętam, i on do 25 września nawet nie powychodził, drodzy widzowie. To jak on by wyszedł w październiku, to pole i tak by było skazane na plon tona, półtora, w najlepszych opcjach 2 tony, ale trzeba by w niego wpakować tyle, że to by się w ogóle nie wróciło. I postanowiłem przesiać to wtedy, już nie pamiętam, czy jęczmieniem, czy przężytem. Przężytem. No i teraz przężyto urosło, skosiliśmy na tym roku, mamy rzepak. Teraz tego nie widzę robactwa, ale wtedy zauważyłem w ziemi. I właśnie o to mi się rozchodzi. No, że jak ważne jest oglądanie tych pól, tak? Mimo, że jest ładnie na polu, to nie znaczy, że ten plon wcale jest. Ja sobie pochodzę, popatrzę, ale tu nic nie widać teraz, sucho jest. Nic nie widać, rzepak kiełkuje. W końcu przełamana monokultura tutaj jest na tym polu. Już też mówiłem, że jak groch, jak rzepak nie wyjdzie, to będę wchodził w tą działkę z jakimś grochem, bo naprawdę, no tyle lat już monokultura, no to po prostu no lekkie przegięcie. Spójrzmy, czy coś tu znajdziemy. Powiem wam tak, jakaś taka wilgoć jest, jak talerzówką chwycimy, no ale to jak zasiejemy w takie coś rzepak, on nie wykiełkuje nam nawet, nie skiełkuje. Będą wschody bardzo nierówne. Będzie rządek, nie będzie, pół rządka będzie, pół nie będzie, co trzeci wyjdzie. I potem ta plantacja przez cały miesiąc będzie bardzo nierówna. A sami wiecie, nierówny łan, no to nie ma co liczyć na dobry plon. W ten sposób się wyrażę. Czekamy, wyczekujemy z utęsknieniem wody, bo jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo potrzebna w tej sytuacji teraz, żeby
Bo żeby walczyć o plony, to trzeba dobrze zasiać. Ale jak zasiać bez wody? Zasiać w ciemno i potem przesiewać zbożem? Coś trzeba będzie ryzykować. Także tyle ode mnie, o tej całej sytuacji. Bo tak siedzę, oglądam, ostatnio mówię, kurde, nie byłem sam. Także tak to jest w tym rolnictwie. Możemy zrobić wszystko, ładnie, pięknie będzie wyglądało, a wjeżdżamy kombajnem i czy aby na pewno wszystko zrobiliśmy dobrze, bo chyba nie bardzo. I wszędzie zobaczcie, robimy tak samo, te same opryski, te same nawozy, terminy odbiegają dzień, dwa, więc to nie ma jakiejś znacznej znacznego takiego wpływu na plonowanie i na rozwój chorób, robactwa. I jak widzicie, tu się uda, tu się nie uda. I taka to robota. O, zostało gdzieś z pół hektara, także do usłyszenia na kolejnym polu. Będziemy talerzować, gdzie jest wysiany faskal. Rozrzutnikiem, to tam będzie zadyma, będzie siwy dym.